Radio Piekary. Komentarze. Radio Piekary, komentarze. Marek Czyż, dzień dobry Państwu. Stała loża komentatorów w naszym studiu. Jan Dziadul, polityka. Witam. Redaktor Tomasz, doktor Tomasz Łupik, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jeden temat mamy na dziś, bo chyba nam czasu na inny nie wystarczy. A i na ten zabraknie, bo tak mi się wydaje, że od wczoraj marszałek Saługa, eks-marszałek Saługa, ale też nie tylko, zwyczaja sam się. Siebie, jak to się mogło stać. Jan Dziadul. Ja myślę, że to dopiero jest początek tego, co nam grozi tutaj w województwie, bo nie przypuszczam, żeby... Znaczy grozi to no tak, przepraszam, bo nie przypuszczam, żeby to na jednym wyłuskaniu się skończyło, bo to łuskanie ciągle... fasoli będzie kontynuowane. Tak, bo to ciągle jest 23 do 22, no, z taką większością no, nie da się na dłuższą metę rządzić. Ja myślę, że marszałek Saługa... Eks-marszałek Saługa już tak jak ten list, już witał się z gąską, okazuje się jednak, że no tych parę godzin zabrakło do ostatecznego rozstrzygnięcia, no i będą wielkie problemy w województwie, bo to słuchajcie, to są kolosalne zmiany kadrowe nam grożą. To są dziesiątki instytucji od Muzeum Śląskiego po zespół pieśni Śląsk. To są no, tak, 12 lat moszczenia się w tych układach kadrowych. No, teraz musi się skończyć. Tak jest. No mamy tsunami, bo przecież to nie jest trzęsienie ziemi, tylko to jest trzęsienie ziemi połączone z jakąś gigantyczną falą. Ta fala kadrowa dopiero rośnie, widać ją na horyzoncie. Ktoś policzył, że blisko 150 stanowisk dyrektorskich i menedżerskich jest w zakresie kompetencji Urzędu Marszałkowskiego, co oznacza, że na każdy przypada ze 4 zastępców, czyli kilka, ponad 1000 osób w tym województwie prawdopodobnie zmieni miejsce pracy. Ale serio mówiąc, to mnie daleko bardziej interesuje to, co się będzie w tej chwili działo w Platformie i w Nowoczesnej. A dlaczego mnie daleko bardziej interesuje? No bo jeśli wczoraj na sesji sejmiku najpierw ktoś melduje wykonanie zadania ministrowi Tobiszowskiemu, a następnie nowy marszałek, pan Chełstowski, mówi, że to samorząd i marszałkowo jest po to, żeby pomagać rządowi w prowadzeniu tej polityki odpowiedniej, regionalnej, no to mnie już nie interesuje, co dalej będzie, bo ja wiem, co dalej będzie, tak? Jeśli oczywiście za tym pójdą jakieś pieniądze i ludziom się będzie dzięki temu żyło lepiej, no to jasne, że nie będę mówił, że to źle, tak? Natomiast mamy jasno określoną politykę, to nie jest fascynujący obszar. Fascynujący dla mnie będzie obszar rozliczeń, bo o ile marszałek Saługa w tym wszystkim, powiedzmy, mógł być zapewniany przez koalicjanta, czyli przez Nowoczesną, czyli przez Monikę Rosę, o tym, że wszystko jest pod kontrolą i gdzieś stracił czujność, to jednak nie jego człowiek został wyciągnięty z teamu, tylko człowiek, na którego postawiła pani posłanka, była posłanka, znaczy posłanka, aktualna posłanka Nowoczesnej, pani Monika Rosa. Według moich informacji sprawa wyglądała tak. Najpierw wgrzebił pan Kohut, który podobno buduje struktury regionalne partii Biedronia, więc na niego nie było zgody w Platformie. Kiedy doszło do postawienia na jedynkę w tym okręgu żorskim, był pan Gabryś i był pan Kałuża. I Monika Rosa osobiście postawiła na pana Kałużę. Takie są moje informacje. Pani posłanka Rosa wczoraj protestowała, SMS-owo mówiła, że to nieprawda. Okej, ja rozumiem, że trzeba teraz grać taką grę. I to na nią spada odpowiedzialność za to, że ten facet, od którym od tygodnia, bo to nie jest żadne zaskoczenie i nie powinno być żadne zaskoczenie, to się nie wydarzyło wczoraj rano, żeby nie było wątpliwości. Na nią spada odpowiedzialność, że od tygodnia ignorowano sygnały, że słabym ogniwem tej jednomandatowej koalicji z jednomandatową przewagą jest pan Kałuża. Jeśli oni go nie dopilnowali, tylko przejął go PiS, od tygodnia go pilnował, facet podobno nocował poza domem, tak? My to opisujemy na Silesion.pl i to są dość dobre źródła, te, które mamy w tej sprawie. To znaczy, że ktoś zawalił sprawę kompletnie. Tomek Szubik. No, stało się, powiem tak, nieco przewrotnie to, co miało się stać. No, te spekulacje i przewidywania przecież my snuliśmy już nawet i przed wyborami, potem robiliśmy to samo po wyborach. No, polityka bywa cyniczna i bywa brutalna. Tutaj z tą jedną z takich typowych, że tak powiem, twarzy czy grymasów polityki mamy do czynienia, więc ja tu nie jestem specjalnie tym zaskoczony, bo przeprowadźmy sobie eksperyment myślowy. Za rok zmienia się układ w parlamencie, załóżmy, zmienia się układ w sejmiku i zobaczcie te kwestie, które dzisiaj wygłaszają politycy.
politycy PiS-u możemy wsadzić w usta polityków Platformy i vice versa, więc to jakby całym tym biegiem spraw nie jestem do końca zaskoczony. Bardziej jestem zaniepokojony tym, o czym mówi Kamil Druczak, ale to też jakby, jeżeli chodzi o politykę PiS-u, jest przewidywalne, że oni traktują samorząd jako dodatek do państwa, a nie jako element jeszcze w ramach tego państwa w miarę autonomiczny i podmiotowy, więc tutaj czekamy na pierwsze ruchy. Też w jakim stopniu tle moje zaniepokojenie, co pewne zdziwienie budzi to, że żaden polityk taki, nazwijmy to z pierwszego szeregu PiS-u, tutaj jakby nie podjął wyzwania i nie został marszałkiem. No jest to Jakub Chełstowski, który moim zdaniem no chyba nie ma zbyt wielkiego doświadczenia do tej pory, o ile dobrze pamiętam, był tylko radnym szeregowym. Ma jedną zaletę tak zasadniczą, naprawdę. Mianowicie prawdopodobnie będzie wykonywał dokładnie polecenia ministra Tobiszowskiego. I ja muszę powiedzieć, że w kategoriach takiej cynicznej, politycznej gry, to zwycięzca tego tsunami, tego trzęsienia ziemi, tego wszystkiego, co się działo, jest jasny i wskazany. To jest minister Tobiszowski. Znaczy, on przyniósł ten jeden głos na tacy Jarosławowi Kaczyńskiemu, położył i powiedział: oto, panie prezesie, jest województwo śląskie dla pana, dokładnie, ode mnie. I jeśli do tej pory mieliśmy troje czy czworo tych książąt udzielnych pisowskich, tutaj rywalizacja pani Kloc, panem Szaramą, panem Polaczkiem, i z panem Tobiszowskim, to dzisiaj król województwa jest jeden i to jest minister Tobiszowski. Słuchajcie, ale przepraszam, czy nie wiem, czy mieliście okazję przyjrzeć się minie profesora Sławka, no przecież on pytał sam siebie, co ja tutaj robię tej, na tej sali. Ale to no, jest też pytanie, przepraszam Marek, a propos, skoro profesor Sławek został, ja wczoraj się spotkałem wieczorem na gorącej linii, pewnie wszyscy siedzieliśmy na telefonach i na rozmowach. Ja wczoraj się spotkałem z bardzo jasno, nie mogę zdradzić źródła, ale artykułowanymi pretensjami pod adresem liderów PO, że nie powstrzymali pana profesora Sławka przed przerwaniem tej sesji. Mhm. Oczywiście to jest taka sama gra, jaką PiS prowadzi w Sejmie, żeby nie było wątpliwości. Przerywają w którym momencie chcą, robią z regulaminem Sejmu co chcą, tak? Traktują Sejm absolutnie jak swoją własność. Ale można było, z formalnych przyczyn, takie głosy są w Platformie, ja nie wiem, że to jest mój pogląd, takie głosy są w Platformie, można było przerwać to posiedzenie i zyskać na czasie. Czy udałoby się odwrócić kałużę, to tego nie wiadomo. Tak? Natomiast tydzień czasu, niego, a stali koło niego tylko i wyłącznie. Tydzień czasu to jest bardzo dużo w polityce. Panowie, ja się wsłuchuję, wczytuję, ale też wsłuchuję w głosy oburzenia po tym, co się wydarzyło, a przypominam sobie taki ciąg dużo większych nazwisk niż pana Kałuży, z tym szacunkiem dla niego, od Sikorskiego po Arłukowicza, którzy wykonali dokładnie to samo, czy nie dokładnie to samo? Kamiński. Dokładnie. A możemy długo wymieniać. Tak, tak, to cała lista jest. Tylko czy to jest to samo, ten sam przypadek? No przecież tak, no oczywiście, to się wpisuje, słuchajcie, no ja już tutaj nie użyję porównania sportowego, że te barwy klubowe częstokroć się zmienia, ale to mechanizm jest ten sam, tak jak mówię, on jest tak stary jak świat, bo jakby te takie napięcie między moralnością a polityką, oczywiście starożytni próbowali na korzyść moralności rozstrzygnąć, ale sami dobrze zdawali sobie sprawę ze słabości natury ludzkiej i uleganiu tej, znaczy ta natura ulega często pokusom, więc nic nowego się tam tak naprawdę... Zmiany, Tomku, tam te zmiany nie powodowały aż takiego, jak tutaj Kamil powiedział, wiesz, tsunami, bo to one gdzieś się rozchodziły. Ja się fundamentalnie z tym punktu widzenia zgadzam. Tomek oczywiście miał interesujący wywód o ludzkiej naturze i jej ułomności. Natomiast co do zasady, czy to się zdarzyło, czy nie, jest jasne. Panowie, w historii polskiego parlamentaryzmu, ja nie jestem w stanie odtworzyć historii wszystkich 16 sejmików i wyborów, których edycje mieliśmy w tym kształcie ustawy samorządowej, czwartą, piątą? Ta szósta jest. Szósta. Szóstą. Nie było w historii polskiego parlamentaryzmu sytuacji, w której jeden głos na kilka godzin czy kilka dni przed głosowaniem wywrócił już dopiętą umowę koalicyjną. Nigdy się to nie zdarzyło. Myśmy w tym sensie, Tomek, mieli rację, snując nasze poprzednie przy tych spotkaniach rozważania, że ta umowa została przecież we wtorek podpisana. Przecież świat poszedł, sygnał, zdjęcia, filmy z podpisania umowy koalicyjnej, tak? I w środę wszystko zostało wywalone do góry nogami. Tego numeru nie wywinął nikt. Kałuża jest pierwszym, który wywalił koalicję w przededniu jej za przegłosowania, kiedy ona już była podpisana. Przepraszam bardzo, a ten poseł, mówisz o jednym głosie, być może w historii parlamentaryzmu tego samorządowego, tego niższego szczebla, ale był słynny poseł, który dostał, pamiętacie, biegunki. Ty mówisz o ministrze Dyce. Tak, to Dyce, dostał biegunki. Minister Dyka to prehistoria, pamiętam, to jest 92 rok, głosowanie nad rządem pani premier Suchowskiej. Tak, 93 chyba, przepraszam. Trzeci głosowanie nad wotum zaufania dla pani minister Suchowskiej, ale to nie było tak, że on zmienił barwy klubowe. On
się, według oficjalnej wersji, zatrzasnął w toalecie i nie zdążył na głosowanie. Był ministrem sprawiedliwości zresztą, dokładnie, jeśli państwo pamiętają. Ale w toalecie ciągle był w swoim klubie. Tak, ale bądźmy szczerzy, nawet w tej toalecie, Janek, on był dalej w swoim klubie i w swoich barwach klubowych. Dalej nie snuje, Ja nie mam twardych danych na ten temat, ale jeżeli przyjrzymy się dystansowi, który dzielił moment podpisania tej deklaracji i tego przewrotu wykonanego przez pana Kałużę, to to jest kilka godzin. Więc się zastanawiam, czy ta czwórka regionalnych polityków, kiedy w świetle Jupiterów podpisywała ten dokument, miała wątpliwości, czy pani Rosa już miała, czy czuła pismo nosem? Nie, ja myślę, że to już był absolutnie element gry już i nacisku także na pana Kałużę, nieobecnego od kilku dni, nie odbierającego telefonów, czyli wiedzieli doskonale, co się święci. To był taki rozpaczliwy gest, zobacz, podpisaliśmy, nie rubiaj, nie świruj chłopie, nie idź z nimi, bo tu się dokonują rzeczy dramatyczne. Podobno znacznie bardziej dramatyczne było te kilkanaście godzin między podpisaniem tej umowy, a próbą, jak mówiłem, odwrócenia pana Kałuży. A jeszcze dosłownie kilkanaście minut przed tym głosowaniem, kiedy wiem, że jeden z radnych go dopadł, popatrzył mu głęboko w oczy, mówi, stary, kilkaset osób właśnie zależy od ciebie, tak? Z drugiej strony partia to nie jest kuźnia kadr do cholery, więc albo pilnują swoich i głosują, albo nie płaczą potem nad tym, że kilkaset osób straci robotę. Nie wiem, czy to wypada taką plotkę tutaj przekazywać, ale też słyszałem, że wyłuskaniu, czy albo wskazaniu kogoś takiego słabego ogniwa, działały też służby, które gdzieś swoimi kanałami sprawdzały, no powiedzmy, kondycję finansową rodziny. A to bardzo ciekawe. Znaczy, to no, wiecie co, ja nie wiem, czy to plotka, czy nie plotka, bo może inaczej. W tej sprawie nie mam nic do powiedzenia, oprócz przywołania przykładu z województwa mazowieckiego. Jak wiecie, tam się zgłosili do jednego z opozycyjnych radnych działaczy PiSu i powiedzieli mu dokładnie, jaki ma debet w banku, tak? Co do grosza wyliczony. No, więc to, bądźmy szczerzy, no, ale tak się gra, jak przeciwnik pozwala i tak się gra, jak się ma instrumentarium. Ja oczywiście bardzo sobie wysoko cenię refleks i szybkość działania polskiego dziennikarstwa, także tego sieciowego, ale ta szybkość, z jaką w sieci pojawiło się oświadczenie majątkowe pana Kałuży, budzi pewne zastanowienie. No, jest taki profil, który ja z dużą radością i zainteresowaniem na Twitterze obserwuję. Nomen omen, bo to profil ma nick Obserwator XXL. I tam się pojawiają bardzo różne ciekawe rzeczy. I chyba to była pierwsza osoba lub... Właśnie, jak to nazwać? Avatar, tak, który to opublikował. No i to faktycznie, oszczędności w złotówkach zero nie dotyczy, oszczędności w walucie nie dotyczy, zadłużenie 100 tysięcy franków szwajcarskich. No dobrze, ale takie oświadczenie majątkowe to się składa na etapie kandydowania na radnego sejmiku. Tak, w tym sensie to nie jest żadne zadłużenie służb. Ktoś wpadł na to, aby jak najszybciej je wrzucić w sieci. Szkoda, że koledzy z Platformy nie wpadli tak szybko na to i z Nowoczesnej, żeby powiedzieć, że znaczy, żeby wiedzieć, że to jest słabe ogniwo w tym łańcuchu. No a skąd się pojawiła żona tutaj z taką propozycją, no, dobrych zarobków? Silnego zarobków, awansu w Jastrzębskiej informacja też się pojawiła. Losy zawodowe tej pani będą teraz wybitnie śledzone i będą pod naprawdę silną lupą. Ja oczywiście mogę ubolewać nad kondycją moralności w polskiej polityce i tego, co zrobił pan Kałuża, być może wiedziony przykładami swoich możniejszych kolegów, ale tak mi się wydaje, że jest taki efekt tego, co się wydarzyło, którego nie doceniamy i rzadko się o nim mówi. Wszyscy biadolimy nad tym, jak bardzo chcielibyśmy być obywatelscy, jak bardzo byśmy chcieli chodzić do wyborów, walczyć o frekwencję. No chyba diabli wzięli. To jest najsilniejszy cios, jaki pan Kałuża mógł wymierzyć tej naszej obywatelskości. No tak, wymierzył, bo to jest 25 tysięcy ludzi, którzy zostali zwyczajnie oszukani. Chyba najbardziej żal jest tej postawy właśnie samego Kałuży, który rzeczywiście do historii przejdzie jako ten swoista apostata, czy można powiedzieć wręcz renegat. No i tylko i wyłącznie tak negatywnie się w niej zapisze, ale tak jak my drążymy jakby troszkę w głąb i zaczynamy jakby patrzeć na szczegóły, natomiast mnie co innego interesuje, mianowicie co się rzeczywiście będzie dział, bo ta cała czystka kadrowa, to myślę, że ona też jest charakterystyczna dla polityki w ogóle. Chociażby w amerykańskiej, że taki przykład duży podam, słynne dzielenie łupów jest też jakby pewną częścią logiki politycznej, więc Platforma pewnie robiła to samo, PiS będzie robił to samo i tak dalej. Tu nie chodzi o to, żeby jakby usprawiedliwiać czyjeś postępowanie czy działanie, ale po prostu, żeby to opisać, tak? Natomiast, no, tak jak mówię, mnie co innego interesuje, co się będzie działo teraz w sejmiku, jeżeli chodzi o jakikolwiek program, a ja mam takie wrażenie, że tutaj, no, niestety pierwszy rok to będzie czystka kadrowa plus ewentualnie wyciąganie trupów z szafy Platformy, a potem to wszystko zdominuje taka
Putina i przez 4 lata oni będą mówili, a nie da się, a tu coś jest ograniczone, a mamy mały budżet, a szczerze mówiąc, no i to utonie w takim właśnie... Czy się platforma podniesie, czy zostaną w województwie strzępy z tej partii. To jest bardzo ciekawe, to czego zaczynaliśmy. Tak. No. Przywództwem Platformy, co będzie z Nowoczesną, która trudno sobie wyobrazić... chwili jakby podpisała na siebie wyrok śmierci, że zostanie zupełnie wchłonięta. Wściekłość w Warszawie jest podobna. Ja wczoraj korespondowałem trochę z kilkoma posłami warszawskimi, powiedzmy zbliżonymi bardziej do centrali Platformy. Wściekłość na Nowoczesną jest ogromna. A z drugiej strony, a bądźmy szczerzy, nie może sobie pozwolić dzisiaj Grzegorz Schetyna na to, żeby albo przeciągnąć do siebie posłów, czy resztki posłów Nowoczesnej, albo wdać się w jakiś konflikt z panią Lubnauer. Myślę, że na tacy leży głowa pani Moniki Rosy, tak. Ale też chyba nie od razu, bo to byłoby trochę zbyt jasnym sygnałem, że to jest taka partyjna zemsta. No, nie dopilnowała pani, to teraz my panią. Ale też jest kamień tak, że jak tu siedzimy, wszyscy wiemy, że o szefie Platformy mówi się Grzegorz, zniszczycie Schetyna. Tak. Kiedy Grzegorz zniszczycie Schetyna mówi, dałem dzieciom na Śląsku zabawki, one podpaliły dom, to coś musi znaczyć. A że wściekłość jest ogromna. Te SMS-y, które ja wczoraj tam dostawałem. Znaczy, wściekłość była dwutorowa, choć zdecydowanie ogień idzie w stronę pani Moniki Rosy, tak? Natomiast też nie jest do pozazdroszczenia sytuacja marszałka Sałogi. Pamiętajmy jednak o tym, że on ma dość silną legitymację tutaj. On wygrał niespełna rok temu przecież wybory w Platformie, wygrał je miażdżącą większością, więc minimalna ta opozycja była przecież, która na Kostępskiego chciała zostać. Tak, Michał tak, miał też tak, tam 35 tysięcy. Chyba nawet więcej. W każdym razie blisko 40 tysięcy. Tak, w okolicach, tak. Więc w tym sensie. Natomiast słuchajcie, jest jeden wątek, przy którym ja bym się chciał zatrzymać, o którym właśnie Tomek powiedział. Można by powiedzieć, że zasługi pana Kałuży dla historii polskiej demokracji są dwojakie. Pierwsze to jest znaczenie bardzo regionalne. Ja to mówię z wielką ironią, której nie widać, ale niech będzie. Na Śląsku słowo ciul, jak większość osób wie, ma znaczenie inne niż kojarzy się w pozostałej części Polski. Ciul to jest taki oszust, trochę miglant, trochę taki... I błyskawicznie w sieci to określenie przylgnęło do pana Kałuży i już się go nie da odkleić. A więc zasługi dla rozwoju języka śląskiego w reszcie Polski są pana Kałuży, są też już wszyscy w Polsce wiedzą, że to jest ciul. Ale serio bardziej mówiąc, słuchajcie, nie z czymś nieprawdopodobnym. Nie pamiętam od dawna, żeby dyskusja o zachowaniu człowieka, który był kompletnym no-name'em do niedawna, bo bądźmy szczerzy, Tomek, te 25 tysięcy głosów, które na niego zostały oddane, są w większości na jedynkę, listy na pana Kałuży, żeby tak poruszył ludzi. W sklepie przecież byliśmy kilka minut temu wchodząc tutaj, tak? Rozmowa z paniami o tym i one wywołały same temat, tak? Ta zdrada, bo to jest zdrada klubowych i swoich wyborców, się odbiła ogromnym echem. I to jest wielka lekcja jednak dla polityków, że ta infamia, ten wstyd, ta gańba, jak się mówi na Śląsku, a potem pewnie polityczna pomsta, jak się też mówi na Śląsku, za Kałużą się będzie ciągnęła latami. A myślicie panowie, że na potocznym języku będzie się teraz mówiło, że ktoś poleciał Kałużą? Myślę, że tak, może to będzie. To już my myślimy. Taka właśnie ilustracja do tego typu zachowania. Ja tu, Kamil, chciałbym jakby w twoje też święte oburzenie uwierzyć, ale nie do końca jestem o tym przekonany. To znaczy, ja myślę, że to może działać wręcz odwrotnie, to znowuż może w innych okolicznościach zachęcać tych, którzy będą mieli taki obrotowy, nazwijmy trochę, czy mają obrotowy charakter, czy w ogóle tego charakteru nie mają, więc to... Ja nie pamiętam, ja oczywiście nie jestem wróżką, nie wiem, jakie będą dalsze losy pana Kałuży, natomiast nie pamiętam takiego oburzenia, a naprawdę staram się, bo uważam, że to jest też obowiązek dziennikarza, jednak trzymać kontakt z ludźmi, którzy są poza polityką, którzy mają większy dystans do tej polityki niż my, bo my w tym siedzimy, emocjonujemy się tym wszystkim. Nie pamiętam już dawno takiego oburzenia, jakie od 24 godzin towarzyszy temu, co zrobił Kałuża. Ja myślę, że on się z tym naprawdę bardzo długo, a już zwłaszcza w swoich żorach, będzie musiał mierzyć. Tu jeszcze jedna sprawa jest ważna. Jak mocna będzie ta koalicja PiS z Kałużą? Czy nie będą jakieś możliwe przepływy w jedną albo w drugą stronę? Więc ale 20... o jakich przepływach mówisz, Janku? Na przykład, dlaczego PO nie miałoby wyłuskać kogoś ze struktury PiS-u. Ma zagrać, Janek, nie mają czym zagrać. Właśnie... Nie, ale to jest ten rok do wyborów, tak o tym mówiliśmy, tak? Właśnie PiS dostał, do ręki koszyk zabawek, potężny kosz zabawek do rozdawania. Słuchajcie, perusowe zwycięstwo tak naprawdę, bo zobaczcie, jakby ten kontekst, o którym ty wspominasz, Kamilu, on może jakby kłaść się cieniem na tym takim pozornym zwycięstwie, nazwijmy to PiS-u, bo mamy teraz całą tą sekwencję KNF, prawda, nepotyzm, syn Kamińskiego zatrudniony w Banku Światowym, no i teraz w taki, można powiedzieć, ohydny czy
nieestetyczny sposób wyłuskany jeden z radnych Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście wiadomo, PiS będzie chciał to swojej narracji sprzedać jako sukces. A spróbuj właśnie, mówię, a spróbuj sukces... to oznaczyć inaczej. Zobacz, wczoraj Szkło Kontaktowe, które jest naprawdę programem ogólnopolskim, wydawałoby się, co tam Śląsk, tak? Jedno z 16 województw w tym kraju. No nie, 2/3 to była dyskusja i głosy ludzi o tym, także ze Śląska, ale przede wszystkim spoza Śląska i telefony ludzi, którzy byli oburzeni tym, co zrobił Kałuża. I SMS-y, które od początku do końca w tym programie dotyczyły pana Kałuży. No tak, to się wydało. To jest drugie największe województwo, to nie jest tak. Oczywiście, że tak, ponad 10% wyborców. Tak. Tutaj jakby kropka nad i, czy w pewnym sensie, można powiedzieć, smaczek też ważny. Przecież Schetyna utracił swój matecznik, czyli Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. No obronili Mazowsze, ale obronili Mazowsze. Czyli partyjni samorządowcy. Zwróćcie uwagę, panowie, że od momentu ogłoszenia wyników wyborów strasznie dużo się już zmieniło. Już jest 8-8. Dokładnie. A do niedawna jeszcze mówią, że będzie 13-3. Znaczy, w tym sensie uważam, że to jest gra, to jest mocna karta w talii PiSu, to co się wydarzyło na Śląsku, bo te afery, i dlatego użyłem przykładu Szkła Kontaktowego, wczoraj zeszły, patrzcie, to się wydarzyło w jednym z 16 sejmików, tak? A jednak to przykryło, zobaczymy na jak długo, ale jednak przykryło, bo to będzie pokrywka, sprawę Czarneckiego, syna Kamińskiego, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości, wszystkiego. No tak, ale od 12 lat nasze województwo uchodziło za matecznik Platformy Obywatelskiej. Jak sądzicie, jakie to może mieć echo na Śląsku? Bo tu jest kilka takich ośrodków miejskich, takie nazwijmy, w których mniej czy bardziej gorszące koalicje wisiały na włosku. No Bytom. Na przykład. Między innymi. Czy tam nastąpi jakieś ośmielenie? No, chyba wolno, skoro tam wolno było. Pewnie. Jakby tu, tutaj można powiedzieć, ta puszka została otwarta. Jak pana prezydent Waleca, puszka z Pandorą. Tak, i tutaj jakby w pewnym sensie na pewno to ośmieli. To nie będą takie teraz jakby ukrywane koalicje, prawda, czy tylko i wyłącznie taktyczne, zawierane dla osiągnięcia jakiejś... Bardzo mnie to ucieszyło. Określonego celu. Mamy, że była to konsekwencja twoje z nim polemiki. Tylko teraz pytanie właśnie, warto było wyśledzić gdzie, no bo w Katowicach była ta koalicja przewidywana, w Bytomiu ona była taktyczna. Zobaczymy, na ile tu pan nowo wybrany prezydent Mariusz Wołóż jest wiarygodny, prawda? Bo niewykluczone, że ze względu na pragmatykę rządzenia może do tego układu po prostu wrócić, bo będzie to dla niego wygodne. Ale tak śledząc to, szczerze mówiąc, chyba nie widzę za bardzo, gdzie mógłby ten PiS, nazwijmy to, być takim przysłowiowym języczkiem uwagi, czy odgrywać jakąś rolę. Ale tak jak mówię, no to... No ale myślę, że tak po owocach to wszystko poznamy, a owoce dopiero będą rozdawane teraz, te owoce kadrowe, więc od tego będzie wszystko zależeć. To znaczy zepsucia reputacji samorządu. To jest jedno. Nie wiem, czy PiS będzie chciał zmieniać ustrój jako taki, ale jeżeli go zmieni na jeszcze bardziej scentralizowany, to tak naprawdę wszyscy na tym stracimy. Natomiast rzeczywiście z tej agendy mi się wydaje, jakby w krótkim czasie zejdzie to, o czym mówiliśmy wielokrotnie i wracaliśmy do tego. Zamiast ten samorząd wzmacniać, my go najzwyczajniej w świecie osłabiamy, ale przez to też osłabiamy państwo i osłabiamy właśnie tą wspólnotę regionalną, tak? Która u nas jest dosyć specyficzna. Zapomnieliśmy o tym, nie wszyscy podzielają twoje zdanie, że samorząd jest wartością samą w sobie. To... Jeszcze dwa takie numery jak na Śląsku nie trzeba będzie niczego zmieniać, bo PiS po prostu będzie miał swoich ludzi w samorządzie, nie trzeba będzie zmieniać ustroju państwa de facto, bo to przecież jest ustrój państwa. Tylko po prostu będą robili to, co będzie chciał prezes i tyle. Początkiem tego wszystkiego niestety była klęska regionalistów na listach wyborczych, a więc nie byłoby dyskusji. Na własne życzenie, na życzenie pana Gorzelika, tak? Pan Gorzelik nie rozwalił. Chyba jeden mandat więcej, tak? Oczywiście. No byłoby więcej osób do przekupienia. Natomiast trudno oczywiście snuć, bo pytałeś Marego o przyszłość, nie wiem, tak, jest bardzo trudno, to wszystko jest dzisiaj wróżenie z fusów, jak to wpłynie. Natomiast ja jestem zwolennikiem jednak tej tezy, która mówi o tym, że ten elektorat Platformy jest, elektorat PiSu, przepraszam, jest elektoratem ograniczonym. Oni są ogrodzeni, oni liczą te 5 do 6, powiedzmy 7 milionów wyborców i to jest tyle na 31 uprawnionych do głosowania. Reszta to jest elektorat antypisowski, podzielony oczywiście w większym albo mniejszym stopniu, ale podzielony oczywiście między różne partie. Więc w tym sensie nie wydaje mi się, żeby to był jakiś taki sygnał, który będzie w stanie z tych pozostałych 70% wyciągnąć kogoś i powiedzieć, o kurczę, oni tacy mocni, tacy fajni, no to my teraz na nich zagłosujemy. To nie jest ten elektorat, to jest elektorat socjalny. Pytanie, jak teraz podwyżki prądu na przykład uderzą w ten elektorat socjalny, będą, na ile? Będą wyprasowane rekompensaty. A potem daniną niech ktoś się pójdzie po rozum do głowy i przypomni sobie słowa Margaret Thatcher. Jeśli rząd obiecuje, że da ci jakieś pieniądze, to niczego ci nie da, tylko zabierze, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, tylko twoje obywatele. Ale w naszym województwie PiS wzmocnił się wyraźnie kosztem PSL-u.
szczególnie tych ziem północnych, częstochowskich. Przecież tam do końca się wahało, czy będzie ten jeden z PSL-u, czy nie będzie. Dobrze, panowie, musimy to znaczy jest ten... gdzie jeszcze łuskać, wiesz, zamykać to spotkanie i zamykamy ja taką konkluzją, że kiedy spotkamy się za tydzień, to jestem dziwnie spokojny, że pod tą pokrywką będzie jeszcze bulgotało i to może coraz bardziej. Kamil Durczok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Radio Piekary.